Wydawnictwo dla czemu i Storybox przedstawiają Marta Klerks Wszystkie randki Moniki Czyta Anna Dudziak-Klempka Rozdział pierwszy Pan nieśmiały Ham, prostak, kretyn Szeptała Monika malując rzęsy. Ręce jej się trzęsły, co wcale nie pomagało. Była wściekła, zdenerwowana i jednocześnie przerażona. Kiedy skończyła, odsunęła się od lustra i oceniła krytycznie swoje odbicie. Musiała przyznać, że wyglądała rewelacyjnie. Sukienka w ciemnym odcieniu czerwieni doskonale komponowała się z jej długimi czarnymi włosami. To na chwilę poprawiło jej nastrój. Szpilki czy sandałki na płaskim obcasie? Zerknęła do swoich notatek. Adam, lat trzydzieści trzy, wzrost sto osiemdziesiąt pięć centymetrów. Zatem mogą być szpilki. Ucieszyła się, bo do tej sukienki zdecydowanie bardziej pasowały czułenka. Poza tym w szpilkach wyglądała zabójczo. Założyła czarne buty na wysokim obcasie. Była gotowa. Ale się odstawiłaś. Do pokoju wpadła Kasia. Rzuciła plecak przez całą długość pomieszczenia na swoje łóżko, trampki zsunęła z nóg bez rozwiązywania i kopnęła w drugą stronę. Monika zamknęła oczy i policzyła do dziesięciu. Nie poskutkowało. Dalej była wściekła, ale przynajmniej nie nawrzeszczała na młodszą siostrę. Musiała dzielić z nią pokój, więc lepiej było się nie kłócić. Spotykam się dziś z kimś, powiedziała, poprawiając makijaż przed lustrem. Widzę? Wyglądasz, jakbyś miała zjeść żywcem. zaśmiała się nastolatka. Monika spojrzała na zegarek. Było w pół do szóstej. Miała akurat czas, żeby spokojnie dojechać samochodem na umówione miejsce. Dzień był wyjątkowo upalny. Mimo, że miała na sobie cienką sukienkę, Monika czuła, że niesamowicie się poci. Dojeżdżając do centrum, utknęła w korku. Słońce niemiłosiernie grzało przez szybę, a ona, jak na złość, przypomniała sobie wszystkie te upalne, letnie dni, gdy razem z Robertem leżeli gdzieś nad wodą. Dzisiaj też pojechaliby nad jakieś jezioro, gdyby... No właśnie, gdyby nie okazał się kłamcą. Oszust, krętacz, kretyn! Cedziła przez zęby, hamując łzy. Pomyślała, że najwyższa pora się uspokoić. Jak będzie wyglądała? Z oczami czerwonymi jak u królika? To poskutkowało. Odetchnęła głęboko kilka razy i poczuła, że trochę jej lepiej. Serce wciąż waliło jak oszalałe, ale już z innego powodu. Być może za chwilę pozna swojego przyszłego męża? Tak, to zdecydowanie lepszy temat do rozmyślań. Wybrała Adama spośród wielu ogłoszeń, bo wydawał jej się bardzo poważny. Oto dobry kandydat na męża, całkowite przeciwieństwo Roberta. Robert oczarował ją słowami, tak długo pisał wiersze, prawił komplementy, zasypywał prezentami i rozśmieszał, aż w końcu zdecydowała się z nim spotykać. I wcale dobrze na tym nie wyszła. Po krótkim okresie zauroczenia przyszła ponura rzeczywistość. Robert nie nadawał się do poważnego związku. Nie lubił rutyny, obowiązków ani nudy. Uwielbiał za to imprezy, picie do samego rana i towarzystwo kobiet. Obcych kobiet! Dlatego teraz postanowiła znaleźć kogoś całkowicie innego: kogoś, z kim można założyć rodzinę i czuć się bezpiecznie, kogoś, kto nie ma problemu z alkoholem ani z wiernością. Łatwizna! Mimo korków przyjechała przed czasem. Nigdy się nie spóźniała i nawet teraz, gdy dobrze byłoby, gdyby facet trochę poczekał, nie potrafiła przyjechać za późno. Pomyślała sobie, że mógłby już być. Wstałby na jej widok, lekko onieśmielony jej urodą. Nie, nie, tylko nie onieśmielony zaskoczony jej urodą. Ale tylko przez moment. Facet nie może być nieśmiały. Przynajmniej na początku znajomości musi zabiegać o kobietę, czarować ją, uwodzić. Weszła do pubu i się rozejrzała. Poza kelnerką i dwoma mężczyznami przy barze nie było nikogo. Jeszcze ma czas, pomyślała. To ja przyjechałam za wcześnie. Usiadła przy stoliku, przy oknie, żeby mieć widok na ulicę. Wyjęła telefon, żeby sprawdzić, czy Adam dzwonił. Nic. Po dłuższej chwili podeszła kelnerka. Co podać? Proszę kole, tylko o zimną. Mimo iż w lokalu działała klimatyzacja, Monika czuła, że pot spływa jej po plecach. Powinnam wybrać późniejszą porę na to spotkanie, pomyślała. Tylko kto mógł przewidzieć, że będzie taki upał? Zdążyła wypić całą kolę, gdy wreszcie zjawił się Adam. Już w chwili, gdy podchodził do stolika, Monika wiedziała, że ten facet to pomyłka. O wiele niższy niż to wynikało z jego opisu. Jakie metr osiemdziesiąt pięć? Monika nie miała więcej niż metr siedemdziesiąt, a gdy wstała, żeby się z nim przywitać, dorównywała mu wzrostem w swoich butach na obcasie. Uśmiechnęła się, by nie dojrzał rozczarowania na jej twarzy. Adam podał jej rękę na powitanie i niepewnie usiadł naprzeciw niej. Długo czekasz? spytał tak cicho, że ledwo go dosłyszała. Właśnie przyszłam. Skłamała. Nie chciała, aby czuł się niezręcznie z powodu haniebnego spóźnienia, ale zaraz się opanowała. Po co udawać, po co sobie wmawiać, że ten łysawy i to nie seksowną łysiną Brusa Willisa, ale łysiną nieudaczników, brzydali i nudziarzy, a przy tym najwyraźniej koszmarnie nieśmiały facet to jej ideał? Momentalnie przestała się denerwować i wygodniej oparła się o krzesło. Jeszcze przed chwilą nie mogła przypomnieć sobie żadnego pytania, które wcześniej przygotowała, a teraz wróciły do niej wszystkie. Gdzie pracujesz? Zaczęła od razu w biurze projektowym. Nie dosłyszała gdzie, bo Adam najwyraźniej wcale się nie rozluźnił albo po prostu miał taki cichy głos. Gdzie lubisz spędzać wakacje? Monika sypała pytaniami i przestała przejmować się, że nie słyszy nawet połowy odpowiedzi zaczęła zastanawiać się, jak łagodnie dać mu do zrozumienia, że nie jest w jej typie. Jest miły, kulturalny, spokojny, ale na boga to dorosły facet, a ma obgryzione paznokcie. Kiedy po kilku jej pytaniach o ulubione filmy, książki i muzykę, rozmowa utknęła, Adam nie był kinomanem, melomanem, ani miłośnikiem literatury, Monika miała dość. To facet powinien starać się o to, by nie nastała niezręczna cisza, zabiegać o względy kobiety, a nie na odwrót. Długo jesteś na tym portalu? Zapytała. Ponad rok. A wcześniej? Spotykałem się z dziewczyną, którą też poznałem na tym portalu, ale się rozstaliśmy. Mogę zapytać, co się stało? Wróciła do swojego byłego chłopaka. Nic dziwnego, pomyślała zimno Monika. Pewnie miała cię dość. A ty? Adam pierwszy raz tego wieczoru spojrzał jej prosto w oczy. Co ja? Spytała zdziwiona, bo Adam wreszcie odważył się jej zadać pytanie. Długo jesteś sama? Rozstałam się z moim chłopakiem miesiąc temu. W jej oczach błysnęły łzy. Przypomniała sobie swoje pierwsze spotkanie z Robertem. W średniowieczu spaliliby cię na stosie za takie oczy. Słucham? Stała przy barze w swojej ulubionej knajpce, a barman ignorował ją już od dłuższej chwili. Możliwe zatem, że oczami ciskała gromy. Spojrzała na stojącego przed nią ciemnowłosego mężczyznę, ale uznała, że nie jest w jej typie. Wolała blondynów. Ale patrzył na nią tak intensywnie, że aż się uśmiechnęła. Przyjechała tu ze swoją przyjaciółką Julią, właściwie tylko w jednym celu żeby spotkać Marka, faceta, który już od dłuższego czasu bardzo jej się podobał. Tymczasem Marek zwracał uwagę tylko na Julię. Kochała swoją przyjaciółkę, ale takie rozczarowanie ugodziło ją boleśnie. Dlaczego nie miałabym spędzić tego wieczoru z tym przystojniakiem? — Pomyślała. Za to, co robisz facetom swoimi szmaragdowymi oczami, w średniowieczu spalono bycie na stosie? Powiedział jeszcze raz. Jeśli pomożesz mi zdobyć drinka, to może nie rzucę na ciebie uroku. Uśmiechnęła się do niego zachęcająco. Ten wieczór spędzili razem. Robert dosiadł się do jej stolika i sprawił, że zapomniała o Marku. Po pierwszym drinku przyszła kolej na wiśniówkę. Potem były wściekłe psy, a już nad ranem whisky z kolą. Tańczyli przy jakiejś okropnej muzyce, ale jej to wcale nie przeszkadzało. Po takiej ilości i różnych rodzajach alkoholu, mało co mogło jej przeszkadzać. Odprowadził ją na przystanek autobusowy. Był styczeń i brnęli po nieodśnieżonym chodniku. Kiedy mnie w końcu pocałujesz? Spytała, gdy dotarli na przystanek. Choć zaskoczony, Robert nie czekał ani chwili dłużej. Całował ją aż do chwili, gdy musiała wsiąść do autobusu. Wracała do domu o świcie czując, że jej wargi płoną. Rozstaliśmy się miesiąc temu. Nagle straciła ochotę na dalszą rozmowę z Adamem. Co ona tu robi z takim nieudacznikiem? Wystroiła się jak na bal, a tymczasem on przyszedł w T-shircie i sportowych butach. Jedno wielkie nieporozumienie. Bardzo miło było cię spotkać, ale muszę już uciekać, bo jutro wstaję wcześniej do pracy. Kelnerka podeszła z rachunkiem, Monika wzięła go, choć Adam słabo zaprotestował i sama zapłaciła. Musimy spotkać się ponownie, żebym mógł ci się zrewanżować, powiedział Adam, odprowadzając ją do samochodu. Jasne, do zobaczenia! Monika, nie czekając, aż przyjdzie mu do głowy pocałować ją na dowidzenia, szybko zatrzasnęła drzwi i odjechała z piskiem opon. Łzy same napłynęły jej do oczu, choć starała się opanować. Co za koszmar! Za jakie grzechy mnie to spotyka! Zanim zdążyła dotrzeć do domu, zabrzęczała jej komórka. Wysiadając z auta, odczytała wiadomość: Dziękuję za miłe spotkanie. O Boże! jęknęła: jak ja mam się pozbyć tego nudziarza! W swoim pokoju rzuciła w kąt szpilki, tak jak jej młodsza siostra tenisówki kilka godzin wcześniej. Rozpięła sukienkę i pozwoliła jej opaść na podłogę. Bieliznę zdjęła w łazience i weszła pod prysznic. Dopiero tam pozwoliła popłynąć łzom, znikły w strumieniu gorącej wody. Rozdział drugi. Pan Śmiały. Monika przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Chciała mieć spokój, gdy będzie pisała pożegnalny mail do Adama. Północy zastanawiała się, jak go spławić. Nie miała ochoty spotykać się z nim więcej, ale z drugiej strony nie chciała ranić jego uczuć. Najlepsza byłaby jakaś krótka wiadomość o tym, że jest superfacetem, ale niestety nie dla niej. Powinni zatem rozejść się w dwie różne strony i żyć długo i szczęśliwie. Tak jak się spodziewała, w odebranych wiadomościach czekał mail od Adama. Otworzyła go z niechęcią i. osłupiała. Adam napisał. Droga Moniko, myślę, że nie powinniśmy się więcej spotykać. Nie mogła uwierzyć. Owszem, chciała się pozbyć tego niezguły, ale chciała to zrobić sama. Subtelnie dać mu do zrozumienia, że do siebie nie pasują, że nie jest gotowa na nowy związek lub gdy to nie przyniesie skutku i on wciąż będzie nalegał na kolejne spotkanie, że bardzo jej przykro, ale w trybie natychmiastowym musi jeszcze dziś przeprowadzić się na inny kontynent. Tymczasem ten gapowaty łysielec spławił ją wcześniej. Jak to możliwe, czyżby mu się nie spodobała? Wpadła w panikę. Wyglądała wczoraj rewelacyjnie. A może nie? Może nie jest tak ładna, jak jej się wydaje. Może już nigdy nikt nie zechce się z nią umówić? Przygryzając ze zdenerwowania końcówki włosów, zaczęła pisać. Dlaczego uważasz, że nie powinniśmy się spotykać? Na korytarzu trzasnęły drzwi. Szybko wylogowała się z portalu dla Singli. Ale ziarno wątpliwości zostało zasiane. Kiedy wszystko przewróciło się do góry nogami, kiedy przeciętni, a wręcz brzydcy i nieinteresujący faceci stali się tak wybredni? Monika nie uważała się za powalająco piękną, ale nigdy wcześniej nie narzekała na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. No tak, aż do teraz, może po trzydziestce wszystko się kończy. Do biura weszła niewysoka blondynka beata. Zdjęła płaszcz i usiadła przy sąsiednim biurku. Dzień wcześniej Monika opowiadała jej, że wybiera się na pierwszą od wieku frantkę. Jak twoja wczorajsza randka? Spotkałaś tego jedynego? Zapytała z nieukrywaną ciekawością. To była kompletna katastrofa. Monice nie chciało się o tym opowiadać. Wczorajsza randka i dzisiejszy mail od Adama całkiem ją dobiły. Zanim zdołała powiedzieć coś jeszcze, drzwi znów się otworzyły i pojawiła się w nich ruda głowa Agnieszki, koleżanki z sąsiedniego działu. Dobrze, że już jesteście. Nie zgadniecie, czego się dowiedziałam. Monika westchnęła. Jeśli Agnieszka wpadła z taką miną, to na pewno ktoś się żenił, rozwodził albo spodziewał się dziecka. Magda, ta z działu logistyki znów jest w ciąży, oznajmiła Agnieszka. Ciąża. Oczywiście. Monika przygryzła wargę, żeby nie powiedzieć głośno, że ma powyżej uszu słuchania o ciążach koleżanek, ich zaręczynach i ślubach. Powinno istnieć międzynarodowe prawo zabraniające rozmów o takich sprawach w obecności singielek. To już jej trzecie dziecko, uwierzycie? Agnieszka nie przerywała swojego monologu, tylko rozsiadła się na krześle i Monika zrozumiała, że tortura potrwa dłużej. Dlaczego robisz z tego taką sensację? Spytała Beata. Magda ma męża, jest jeszcze młoda. Pewnie ma męża, ale w ich sytuacji powinni raczej się zabezpieczać niż mieć kolejne dziecko. On nie ma pracy, ona więcej siedzi na macierzyńskim i chorobowym niż pracuje. Agnieszka zamiast zamilknąć rozkręcała się coraz bardziej. Monika już nie chciała tego słuchać. Postanowiła jak najszybciej zmienić temat, zanim jej irytacja sięgnie zenitu. Nienawidziła obgadywania innych przez wszystkich, a zwłaszcza przez tych, którym daleko było do ideału. Zanim jednak zdążyła się odezwać, Agnieszka sama przeskoczyła na inny temat, nie całkiem odległy, ale jednak inny. Monika? Agnieszka spojrzała na nią z nieukrywaną ciekawością. Widziałam wczoraj Roberta, wiesz, twojego byłego narzeczonego. Naprawdę? Monika starała się nadać swojemu głosowi obojętne brzmienie. Słusznie zauważyłaś, to był mój były narzeczony. Nie interesują mnie ploty o nim. Ten temat był jeszcze gorszy od poprzedniego. Każda wzmianka o Robercie skutkowała tym, że Monika najpierw się wściekała, a dużo później, już w samotności, połykała gorzkie łzy. Widziałam go z nową dziewczyną. Wyglądał świetnie. A co u ciebie? Masz nowego chłopaka? Nie twój interes! Warknęła Monika, już nie panując nad ogarniającą ją furią, która atakowała niczym pożar. Jasne, że nie mój, ale na twoim miejscu nie czekałabym zbyt długo. Jeśli będziesz taka wybredna, to może się okazać, że będzie za późno na założenie rodziny. Agnieszka chyba zdała sobie sprawę, że nieco się zagalopowała, bo wstała i pożegnała się szybko. Ale późno się zrobiło! Muszę lecieć! Agnieszka wyszła, a Monika czuła, że policzki jej płoną. Nie słuchaj tej idiotki. Beata starała się ją pocieszyć. W końcu kogoś poznasz. Jak nie dziś, to jutro, na pewno. Jednak Monika wcale nie była tego taka pewna. Skoro nawet tak beznadziejni faceci jak Adam nie chcą się z nią spotykać, to kto? Zabrała się do pracy, żeby nie myśleć o przykrych rzeczach. Po godzinie zalogowała się na swój profil, Odpowiedź od Adama już czekała. Widziałem w twoich oczach łzy, gdy mówiłaś o swoim byłym chłopaku. Chyba jeszcze nie jesteś gotowa na kolejny związek. Byłem z dziewczyną, która dopiero rozstała się z kimś i bardzo szybko do niego wróciła. Monika odetchnęła z ulgą. Tak łatwo obarczyła siebie winą za tchórzostwo Adama. To on ma problem. Olała go jakaś dziewczyna i teraz się boi. Zresztą nic dziwnego, że go Olała, od takiego nieudacznika, pewnie uciekła w popłochu. Postanowiła już do niego nie odpisywać, tylko rozpocząć poszukiwania kandydatów do następnej randki. Już w lepszym nastroju zaczęła przeglądać zdjęcia i czytać opisy. Robert lat trzydzieści trzy opis. Jestem, jaki jestem, ależ banał. Andrzej lat trzydzieści sześć opis. Chcesz mnie poznać? Napisz. Nuda. Marek, lat 38, opis: Szukam kobiety. To chyba oczywiste. I nagle trafiła na coś ciekawego. Profil nie miał zdjęcia, ale opis od razu ją rozbawił. Waldek, lat 33, opis: Masa atomowa średnia około 60-80 atomowych jednostek masy, lecz istnieją też rzadkie izotopy o masie nawet 150 JMA. Bokserzy, kulturyści, strongmeni. Występowanie we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach, właściwości fizyczne A. Znajdowany pod różnymi postaciami od metalu szlachetnego do pospolitej rudy. B. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą zarostu i owłosienia. C. Topnieje przy odpowiednim traktowaniu d. Wrze pod wpływem niewłaściwego użycia E Wykazuje silne przyciąganie do pojazdów mechanicznych i gadżetów. Właściwości chemiczne: A. Absorbuje każdą ilość pizzy, hamburgerów, chipsów i coli. B. Nierozpuszczalny w płynach, ale wykazuje wzrost aktywności po nasączeniu alkoholem. C. Katalizuje wybuchy śmiechu. D. Może nagle eksplodować bez ostrzeżenia. Zastosowanie: A. Do ciężkich prac domowych. B. Do wysłuchiwania, pocieszania i chwalenia dziewczyn. C. Do szeroko pojętej rozrywki. Reakcje: A. Okaz nakryty przez kumpli z dziewczyną przyjmuje barwę czerwoną. B. Barwa zmienia się na zieloną, jeśli spotyka swoją dziewczynę w towarzystwie rywala. Zagrożenia: A. Wysoce niebezpieczny w niedoświadczonych rękach. B. Legalnie można posiadać tylko jeden okaz. Szanowna pani, panienko, dziewczyno, narzeczono kobieto, żono. Jeśli sądzisz, że jesteś gruba, to najprawdopodobniej jesteś gruba. Nie zadawaj mi takich pytań, odmawiam odpowiedzi. Jeśli czegoś chcesz, to wystarczy poprosić. Postawmy sprawę jasno. Mężczyźni są prości. Jeśli zadajesz pytanie, na które nie oczekujesz odpowiedzi, nie zdziw się, że otrzymasz odpowiedź, której raczej nie chciałaś usłyszeć. My jesteśmy prości. Jeżeli proszę o podanie chleba, to nie mam na myśli niczego innego. Nie mam do ciebie pretensji, że go nie ma na stole. Nie ma tu niedomówień czy żalu. My jesteśmy naprawdę prości. Czasem nie myślę o Tobie przywyknij do tego nie pytaj, o czym myślę, jeżeli nie jesteś przygotowana do rozmowy na temat polityki, filozofii, ekonomii, piłki nożnej picia piersi, nóg czy fajnych samochodów. Piątek sobota, niedziela. Żarcie, piłka nożna w telewizji, piwo, a potem tragiczne maniery. Zakupy nam się nie podobają. Gdy gdzieś idziemy, cokolwiek założysz, będziesz w tym wyglądać doskonale, przysięgam. Masz wystarczająco dużo ciuchów i butów. Płacz to szantaż. Robienie ze mnie bankruta nie jest okazywaniem uczuć z twojej strony. Większość mężczyzn ma trzy pary butów. Skąd ci przyszło do głowy, że pomogę ci wybrać z twoich trzydziestu par te, które najlepiej pasują? Lubimy piwo tak samo, jak wy lubicie torebki. Wy tego nie rozumiecie? My również. Jeśli cię pytam, co się stało, a ty odpowiadasz nic, wtedy ci wierzę i jestem przekonany, że wszystko jest w porządku. Nie pytaj mnie, czy cię kocham. Gdybym miał wątpliwości, nie byłbym z tobą. Reguła podstawowa przy jakichkolwiek wątpliwościach weź to, co najprostsze. Przez moment Monika zastanawiała się, czy rozpoczynać znajomość z kimś, kto nawet nie wstawił swojego zdjęcia. Może jest żonaty lub zaręczony, ma piątkę dzieci i boi się zdemaskowania. Postanowiła jednak zaryzykować. Nasz świetny opis. Jeszcze gdybym mogła zobaczyć twoje zdjęcie, to byłoby super. Pozdrawiam, Monika. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast. Witaj, słońce, ale numer dla ciebie wszystko. Podaj maila, a wyślę ci zdjęcia. Pozdrawiam Waldek. Monika się zawahała. Brak znaków interpunkcyjnych i literówki zawsze ją raziły. Ale czy to powód, żeby kogoś od razu skreślać? Odpisała. A dlaczego nie zamieściłeś zdjęcia na swoim profilu? Nie mam zdjęcia ze względu na swoją pracę. Nie chcę, żeby znajomi wiedzieli, że w taki sposób szukam dziewczyny. Monice takie wytłumaczenie wydało się jak najbardziej logiczne. Sama trochę wstydziła się, że szuka chłopaka w internecie. Halo, jesteś tam jeszcze? Jestem w pracy, więc nie mogę cały czas pisać. Jaka to praca, jeśli można wiedzieć? Pracuję w księgowości, a ty? Wykładam chemię w Biedronce. <laughs> Żartuję. Monika parsknęła śmiechem i pomyślała, że jej nowy znajomy ma przynajmniej poczucie humoru. Z uśmiechem odpisała. To co robisz naprawdę? uczę przystosowania do życia w społeczeństwie dorosłych ludzi. Czyli? A jak myślisz? To chyba jakaś resocjalizacja? Tak. Co sądzisz o poznaniu się bliżej? No wiesz, porozmawianie, co kogo kręci, co lubi. Jasne, pytaj. Masz czas do piętnastej, potem uciekam do domu. Ale numer. No, dobra, jak lubisz spędzać wolny czas? Czy lubisz podróżować? Jakie lubisz lody? I jeśli mogłabyś podać trzy swoje najlepsze cechy? I nie chodzi mi tu o urodę. Waniliowe, myślę, że jestem bardzo tolerancyjna, punktualna i uparta, ale tylko jeśli chodzi o dążenie do wyznaczonego sobie celu. Ale numer, kiedy się spotkamy? Zaproponuj coś. Może w sobotę. Sobota mi pasuje. Wyślę ci jeszcze swój numer telefonu, aby ustalić szczegóły spotkania, ale teraz niestety muszę kończyć. Pozdrawiam serdecznie Waldek. Monika była zdenerwowana, chociaż tłumaczyła sobie, że to nic poważnego od pierwsze zapoznawcze spotkanie. Jednak przez te kilka dni, gdy do siebie pisali, zdążyła narobić sobie wielkich nadziei. Przebierała się już trzeci raz i wciąż nie była zadowolona z efektu. Waldek twierdził, że ma coś koło 157 centymetrów wzrostu. Zatem odpadały jej ulubione szpilki. Założyła sandałki na płaskim obcasie, dżinsy i turkusową bluzkę. Czuła, że wygląda rewelacyjnie, co bardzo ją uspokoiło i już w świetnym nastroju wsiadła do auta. Nie ujechała daleko, gdy spojrzała we wsteczne lusterko i zamarła. Tuż za nią jechał Robert, jej były chłopak. Nie widziała jego samego, ale ten samochód rozpoznałaby wszędzie. Momentalnie odechciało jej się wszystkiego nowych znajomości, pierwszych randek, nieznajomych facetów, tych wszystkich nerwów i rozdmuchanych oczekiwań. Dlaczego nie mogło być jak dawniej? Dlaczego on nagle i bez uprzedzenia, z cudownego faceta, stał się niezadowolonym ze wszystkiego kłamcą? Wspomnienia przeleciały przez jej głowę niczym burza. Jego czerwone BMW mignęło światłem kierunkowym i szybko ją wyprzedziło. Już miała odwołać spotkanie, gdy zadzwonił jej telefon. Słońce, ja już jestem na miejscu i czekam na Ciebie. To był Waldek. Tak wcześnie? Już nie mogę się doczekać naszego spotkania. Ja również skłamała. Za chwilę będę. Prowadzisz? Nie rozmawia się przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Wiem, wiem, ale to ty zadzwoniłeś. Już się rozłączam. Do zobaczenia, Perełko. Krótka rozmowa poprawiła jej humor. A właśnie, że będę szczęśliwa, choćby po to, żeby zrobić temu idiocie na złość. Zaparkowała w centrum miasta i powoli ruszyła w stronę rynku, gdzie umówiła się z Waltkiem. Dzień był słoneczny i ciepły. Na Wrocławskim rynku roiło się od kawiarenek i stolików wystawionych na zewnątrz, wszędzie tłoczyli się ludzie. Monika przystanęła przy zabytkowym pręgierzu, przy którym miała się spotkać z Waldkiem, i rozglądała się bezradnie, nie mogąc go nigdzie dostrzec. Nagle ktoś dotknął od tyłu jej ramienia.